Piotr Woźniak-Starak był przedsiębiorcą i producentem filmowym, spadkobiercą kilkumiliardowej rodzinnej fortuny. Był też mężem gwiazdy telewizji Agnieszki Woźniak-Starak. Pod koniec sierpnia 2019 roku małżonkowie mieli hucznie świętować 3. rocznicę ślubu. Niestety nie było im to dane. W nocy z 17 na 18 sierpnia 2019 roku wydarzyła się tragedia, która wstrząsnęła całym krajem. Zanim jednak doszło do tragicznego wypadku, Piotr Woźniak-Starak udał się na kolację do popularnej restauracji w Rydzewie nad jeziorem Niegocin. W restauracji towarzyszyło mu kilka osób, w tym jego przyjaciel. Impreza trwała do późnych godzin nocnych. Milioner wcześniej zwolnił ochronę i uznał, że wróci sam. Piotr wypłynął motorówką w towarzystwie pracownicy restauracji, którą chciał odwieźć na jej stację, a potem wrócić do rodzinnej posiadłości. Tak się jednak nie stało. W pobliżu wyspy, niedaleko Fuledy, Piotr Woźniak-Starak wykonał nagły zwrot motorówką, nie opanował maszyny i wypadł za burtę. Zszokowaną 27-latkę znaleziono w szuwarach przy brzegu. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania milionera, które jednak okazały się bezowocne. Wtedy do akcji włączyła się grupa specjalna płetwonurków RP.